Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat tunelu Świnoujście. W materiale przedstawię Państwu najważniejsze informacje dotyczące tunelu oraz przyjrzę się ciągłym kontrowersjom, które dotyczą pojawiających się w mediach zarzutów dotyczących niepełnej dokumentacji tunelu oraz braku ostatecznego kosztu inwestycji w Świnoujściu. W materiale również podam najnowsze aktualizacje odnośnie ruchu w tunelu oraz trasy S3. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu iświnoujście.pl pod tytułem Tunel otwarty, ruch normalny, ale dokumentacji brak. Czy to oznacza, że coś jest nie tak? Autor artykułu nie podpisał się oraz artykuł na portalu gs24.pl pod tytułem Mrożące krew w żyłach sceny w tunelu. Już ponad 2 miliony kierowców przejechało pod Świną. Autorstwa pani Katarzyny Świerczyńskiej. Na początek przedstawię Państwu kilka najważniejszych informacji dotyczących tunelu pod Świną. Tunel został otwarty 30 czerwca bieżącego roku. Sama budowa rozpoczęła się w 2018 roku. Tunel pod Świną to tunel drogowy pod dnem Ciśniny Świny, łączący wyspy Uznam i Wolin. Tunel Świnoujście wraz z drogami dojazdowymi liczy około 3200 metrów, a długość samego tunelu wynosi 1483 metry i 80 cm. Tunel posiada po jednym pasie w każdą stronę ruchu. Tunel jest wyposażony w system wentylacji, monitoringu i bezpieczeństwa. Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Koszt budowy tunelu przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jak jednak przedstawię to Państwu w późniejszej fazie filmu, nie znamy dokładnej kwoty inwestycji. W tunelu wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a przejazd tunelem trwa od 3 do 4 minut. Ruch w tunelu jest dość spory. Każdego dnia tunelem przejeżdża około 15 tysięcy aut. Jak informuje portal gs24.pl, dokładnie 22 listopada tunelem w Świnoujściu przejechał 2-milionowy kierowca. Jest to skrupulatnie liczone, a żadne auto, które wjeżdża do tunelu, nie jest anonimowe, ponieważ wszystko jest dokładnie śledzone przez nowoczesne systemy monitoringu. Do tej pory żadnych poważnych awarii w tunelu nie było, a sam tunel jest także cyklicznie zamykany w godzinach nocnych, aby można było w tym czasie przeprowadzać niezbędne prace konserwacyjne i porządkowe. To na przykład takie rzeczy jak wymiana żarówek czy czyszczenie kamer. Według szacunków każdego roku tunelem przejeżdżać będzie około 4,5 miliona samochodów. Wokół tunelu narosło też trochę kontrowersji ze sprawą niepełnej dokumentacji oraz braku dokładnego kosztu inwestycji w Świnoujściu. Jak informuje portal iświnoujście.pl, dziennikarze zwrócili się z zapytaniem do Urzędu Miasta w tej sprawie. Jak argumentują, z budżetu miasta na budowę tunelu przeznaczono około 15% całego kosztu inwestycji. Tak więc mieszkańcy mają prawo poznać dokładny koszt inwestycji. Jak odpowiedział portalowi Jarosław Jas, rzecznik prasowy prezydenta miasta Świnoujście, trwa rozliczanie prac związanych z budową, sprawy finansowe oraz przekazywanie dokumentacji, które zakończy świadectwo przejęcia, a w dalszej kolejności świadectwo wykonania. Można z tej wypowiedzi wydedukować, że na pełną dokumentację będzie jeszcze trzeba poczekać. Co za tym idzie, nie poznamy jeszcze dokładnego kosztu tunelu Świnoujście. Świnoujście czeka niedługo też zwiększony ruch samochodowy, a nastąpi to po otwarciu trasy S3, którą będzie można pojechać m.in. do Międzyzdrojów. Spowoduje to zwiększenie ruchu w tunelu, co może w krótkich okresach czasu spowodować małe problemy, np. co do dostępności miejsc parkingowych. Jak widać, jest jeszcze dużo spraw do wyjaśnienia, jeśli chodzi o tunel pod Świną. Warto dodać, że nie zostały zlikwidowane przeprawy promowe, ponieważ korzystają z nich piesi i rowerzyści. W Świnoujściu otwarto również linie autobusowe,
które przejeżdżają przez tunel pod Świną. Mam nadzieję, że materiał się Państwu spodobał i wynagrodzicie go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Jestem ciekawy również Waszej opinii w sprawie tunelu. Mam nadzieję, że podzielicie się nią w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.